Za oglądanie ID Invited zebramy się już po zakończeniu sezonu zimowego. Nie spodziewałem się, że pochłoną tę produkcję w przeciągu jednej nocy. Akcja anime skupia się na jednostce policji tropiącej seryjnych morderców. Do dyspozycji funkcjonariuszy została oddana nowa technologia, która w telegraficznym skrócie umożliwia wniknięcie do podświadomości podejrzanego. Ale aby móc zanurkować w psychikę zabójcy, trzeba spełnić jeden warunek. Nurkujący sam musi być zabójcą. Najmocniejszą stroną serialu jest prowadzenie fabuły. Już na samym początku jesteśmy wrzuceni na głęboką wodę. Jak początkowo nie mamy pojęcia, co się dzieje, tak z każdym kolejnym odcinkiem powoli odkrywamy, czego historia dotyczy i kim są jej bohaterowie. Sprawy, nad którymi pracują policjanci, są ze sobą połączone, a odkrycie wspólnego mianownika tych przypadków jest tym bardziej skomplikowane, że śledztwo rozgrywa się nie tylko w rzeczywistości, ale także w psychę morderców. Z czasem detektywi nurkują coraz głębiej w jaźń zbrodniarzy, a granice między tym, co realne i nierealne, zaczynają się zacierać. Kolejnym mocnym punktem anime jest główny bohater, Narihisago Akihito. Japońskie bajki przyzwyczaiły nas do protagonisty z przeszłością, któremu współczujemy, któremu kibicujemy, z którym się identyfikujemy itd. itd. Tymczasem ID Invited przedstawiło nam czyjeś autentyczne oblicze. Szczególne pochwały należą się Kenjiro Tsudzie, który podkładał głos pod Akihito. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile lat minęło, odkąd słyszałem tak dobry podkład głosu. Słysząc jego szepty, słowa, zdania, słychać wnętrze mężczyzny. Wnętrze człowieka zmęczonego, pokonanego. Wnętrze potwora. Potwora, którego nigdy nie chcielibyśmy spotkać. Muszę również wspomnieć o muzyce. Ścieżka dźwiękowa wyśmienicie generuje napięcie i dodaje ciężaru scenom. Nerwówka jest odpowiednio dawkowana i coraz zmusza nas do wstrzymania oddechu. Wedle mojej opinii to anime nie ma wad. Pełnokrwiste postacie, ciekawa wciągająca fabuła, dobre wykonanie techniczne. Wszystko to jest na swoim miejscu. Serdecznie polecam wam ID Invited. Według mnie to najlepsza produkcja zimy 2020. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z nią nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzu. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. A jeśli się podobało, proszę o suba i łapkę w górę. Do zobaczenia.